Witam, tutaj Serit. Po pozytywnym odbiorze odcinka pierwszego postanowiłem zrobić drugi. Na prośbę użytkownika Xywix dziś omówimy sobie Kabala. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Kabal to postać pełna tajemnic i złożonych historii. Był kiedyś członkiem Czarnego Smoka współpracując z Kainą. Jego tożsamość, jako jednego z wybranych wojowników, pozostawała zagadką dla wszystkich, a przeszłość nie oszczędziła mu okropnych blizn. Przeżył straszliwy atak Extermination Squad Shao Kahna, który pozostawił go jedynie przy życiu dzięki sztucznemu respiratorowi. Mimo przeciwności, jego duch walk nie został złamany, a wola zakończenia panowania Shao Kahna przypieczętowała go jako prawdziwego wybrańca. Kabal to wysoki i silny człowiek o czarnych włosach i złowrogo-brązowych oczach. Jego pochodzenie wiąże się z ziemią, gdzie wcześniej przestępstwa i przemoc były jego codziennością jako członka Czarnego Smoka. Nosi charakterystyczne ubranie bojowe, wykonane z lekkich materiałów, które umożliwiają mu dynamiczne ruchy w walce. Jego znakiem rozpoznawczym są haki i noże, którymi posługuje się jako broń. W swoim repertuarze posiada umiejętność walki Sun Bin i Gojou Ryu, co czyni go niezwykle groźnym przeciwnikiem w boju. Kabal zadebiutował w grze Mortal Kombat 3 jako jedna z grywalnych postaci. W tej części serii był jednym z wybranych wojowników, ale jego tożsamość była owiana tajemnicą. Wierzyło się, że jest ocalałem z ataku Extermination Squad, co skutkowało okropnymi bliznami na ciele. Kabal wykorzystywał swoją szybkość, precyzję w walce z użyciem haka i noży oraz styl walki Sun Bin, aby stawić czoła przeciwnikom i pokonać wrogów, w tym potężnego Shao Kahna. Kolejne wystąpienia Kabala miało miejsce w grze Mortal Kombat Deception. Przeszedł on wtedy znaczącą przemianę, gdyż postanowił opuścić Czarnego Smoka i wybrać nową ścieżkę. Został pokonany przez lidera Czerwonego Smoka, Mavado, ale uratowany przez kapłana Chaosu o imieniu Havik. Havik przekonał Kabala, by ten przewrócił dawnej organizacji, Czarnemu Smokowi, dawną chwałę. Wkrótce potem Kabal wyruszył na zemstę przeciwko Mavado i Czerwonemu Smokowi. Po ocaleniu z ataku Shao Kahna, Kabal doświadczył głębokiej transformacji ducha, odczuwając ciężar przeszłości, która obarczała go winą za swoje dawne przestępstwa. Jako członka Czarnego Smoka, postanowił odejść od tego mrocznego życia i zająć się walką o sprawiedliwość, przynajmniej tak jak on to sam określał. Stając sobie sprawę z potężnych sił, które zagrażały światom, Kabal postanowił zaryzykować wszystko, aby walczyć po stronie dobra. Przyłączył się do organizacji Chosen Warriors, grupy świętych wojowników, którzy zjednoczyli się, aby stawić czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony Shao Kahna i jego armii. Choć początkowo wiele osób było sceptycznie nastawionych do Kabala ze względu na jego mroczną przeszłość, to szybko zyskał ich zaufanie dzięki swojej determinacji, oddaniu i niesamowitym umiejętnościom w walce. Jego szybkość i precyzja w używaniu nożyc i haka sprawiły, że był niezwykle skuteczny w pokonywaniu wrogów. Kabal wykorzystywał swoje umiejętności, aby stać się tarczą dla swoich sojuszników, a jednocześnie potężnym orężem przeciwko przeciwnikom. Jednak walka o sprawiedliwość nie była łatwa. Przeszłość ciążyła mu na sercu, a wewnętrzna walka ze swoimi demonami była równie intensywna jak walka z wrogami na polu bitwy. Mimo to Kabal nieustannie udowadniał swoje oddanie dla dobra i gotowość do poświęcenia się dla ludzkości. Jego zaangażowanie w walkę o sprawiedliwość stało się inspiracją dla innych członków Chosen Warriors. Widząc, jak Kabal przezwycięża swoją przeszłość i staje się lepszym człowiekiem, inni wojownicy zaczęli również szukać w sobie siły, by walczyć ze własnymi słabościami i przezwyciężać przeciwności. Ale czy na pewno? Mimo przeszłości, którą Kabal starał się zatrzeć, organizacja Czarnego Smoka nie zamierzała zostawić go w spokoju. Klan Czerwonego Smoka, zafascynowany myślą o zemście za jego stradę, postanowił wyegzekwować sprawiedliwość. Na czele tej niebezpiecznej misji stał bezwzględny lider Czerwonego Smoka, Mavado. Pewnego wieczoru, kiedy Kabal wędrował w samotności, szukając sensu w nowej drodze, został nagle zaatakowany przez grupę bezwzględnych wojowników Czerwonego Smoka. Zaskoczony nagłym atakiem, Kabal musiał stawić czoła przeważającym siłom, które wydawały się nie mieć skrupułów ani litości. Walka była intensywna i bezlitosna, a Kabal musiał starać się korzystać z wszelakich umiejętności, aby przetrwać i odeprzeć atakujących. Jego szybkość, precyzja i niekonwencjonalne style walki były na wagę złota w tej potyczce, ale mimo to w
wrogość była przytłaczająca. Dysmatyczny i bezwzględny przywódca Czerwonego Smoka próbował zemścić się na Kabalu za to, że zdradził swoją dawną organizację. W jego oczach Kabal był zdrajcą, który zamiast nadal być lojalnym członkiem Czarnego Smoka, postanowił stanąć po stronie innej organizacji i zacząć działać na ich niekorzyść. Podczas tej walki Kabal musiał stawić czoła swoim wewnętrznym demonom. Był świadomy, że przeszłość nie jest tak łatwo wymazalna, a ci niektóre ją otaczały, mogły go prześladować. Mimo że poczuł gniew, który płonął w sercu, wiedział, że musi powstrzymać swoje mroczne instynkty i zachować swoją nowo odnalezioną siłę dla walki o tak zwane dobro. On sam to przecież określał tak. Mawado, znany ze swojej bezwzględności i nieustępliwości, był godnym przeciwnikiem dla Kabala. Jego umiejętności w walce były na najwyższym poziomie, co sprawiało, że walka była jeszcze bardziej nieprzewidywalna i bardziej niebezpieczna. Jednak życie Kabala wisi na włosku, a los przygotował dla niego jeszcze jedno zaskoczenie. Kiedyś wydawało się, że przemienił się w bohatera walczącego tak zwaną sprawiedliwość, znalazł się na krawędzi śmierci, ale to miało być dopiero początek jego nowej drogi. Z kraju zguby Kabal napotkał podobnie Havika. Jednak to właśnie Havik zobaczył w Kabalu potencjał i zrozumiał, że dawny członek Czarnego Smoka może mieć klucz do odbudowy tej organizacji. Havik, będąc zwolennikiem chaosu i przewrotu, widział w Kabalu potężnego sojusznika, który mógłby pomóc odbudowie Czarnego Smoka i przywrócenia mu dawnego blasku. Przekonał go, że jego dawne życie jako przestępca nie musi oznaczać końca, ale może stanowić fundament dla jego nowej drogi, w której dawny zdrajca staje się bohaterem swojej historii. Przemiana Kabala pod wpływem Havika była długa i trudna. Havik uczył go sztuki chaosu, dzięki której Kabal odkrył nowe aspekty swoich umiejętności. Nauczył go, jak wykorzystywać chaos do swoich celów i jak przemienić swoją przeszłość w siłę. Dzięki Havikowi, Kabal zaczął dostrzegać potencjał w sobie, którego wcześniej nie był świadomy. Misją, jaką Havik podsunął Kabalowi, było odnalezienie i pokonanie Mawado, lidera Czerwonego Smoka. Miał to być akt zemsty, ale jednocześnie miało symbolizować nowy początek dla Kabala i Czarnego Smoka. Havik wierzył, że pokonanie Mawado i przywrócenie starej organizacji do życia mogło zacząć zemstę za jego przeszłość, a także możliwość oczyszczenia swojej duszy z winy. Podążając za inspiracją Havika, Kabal wyruszył na niebezpieczną misję odnalezienia Mawado. Wraz z nowo zwerbowanymi młodymi, zdolnymi wojownikami, zbudowanymi na resztkach tamtej organizacji, Czarny Smok oraz Kabal dążyli do odbudowy i zemsty. Było to zadanie pełne niebezpieczeństw i wyzwań, ale Kabal wiedział, że musi się podjąć tego aktu odwagi, aby przekształcić swoje życie i dodać nowy rozdział do historii Czarnego Smoka. Wraz z rozwojem nowego Czarnego Smoka, Kabal musiał stawić czoła nowym zagrożeniom i próbom. Był to czas wielu wyzwań, które miały go ukształtować jako lidera i bohatera. Jego determinacja i wierność przysięgły Havikowi oraz sprawiły, że Kabal kontynuował swoją misję, wierząc, że przeszłość nie musi definiować jego przyszłości. Pod wpływem Havika Kabal ruszył na niebezpieczną misję odnalezienia i zemsty na Mawado oraz odbudowy Czarnego Smoka. Nowo zwerbowani młodzi zdolni wojownicy stanęli u boku Kabala, gotowi walczyć dla wspólnej sprawy. Ich determinacja i oddanie wzmacniały się nawzajem, a pod przewodnictwem Kabala i inspiracją Havika zespół zdobywał coraz większe doświadczenie. Rekrutowani wojownicy różnili się umiejętnościami i osobowościami, ale wspólnym mianownikiem była wiara w misję odbudowy Czarnego Smoka. Czarny Smok musiał dowodzić swoją siłę i zdolności, aby uzyskać respekt wśród innych wojowników i dać się wyeliminować jako nowa grupa na arenie walki. W miarę jak Kabal i jego drużyna stawiali czoła nowym wyzwaniom, zdali sobie sprawę, że przeciwnicy nie będą ich traktować łagodnie. Stare porachunki i nowe nieprzyjazne sojusze stwarzały ciągłe zagrożenie dla Czarnego Smoka. Musieli być gotowi na nieustanne starcia, które testowałyby ich umiejętność i determinację. Jednak z biegiem czasu, dzięki wysiłkowi poświęceniu i wzajemnej solidarności, Kabal i jego drużyna zaczęli zdobywać uznanie i szacunek na arenie. Czarny Smok powoli odzyskiwał dawny blask, a jego reputacja rosła wśród wojowników z całego świata. Nawet w obliczu wyzwań i niebezpieczeństw Kabal pozostawał niezłomny. Inspirując swoich ludzi do walki, przypomniał im, że to jedność, odwaga i determinacja są kluczowe w walce o sprawiedliwość i odbudowę Czarnego Smoka. Rozdział 8. Moc Wskrzeszenia. W kręgu wydarzeń Mortal Kombat Armageddon, Kabal i jego odnowiony Czarny Smok stanęli przed niespotykanym zagrożeniem. Żarem Blaze'a. Tajemnicza energia ta otoczyła miecze Kabala, przemieniając je w ogniste miecze.
Kabal zdawał sobie sprawę, że aby zachować równowagę w tym chaotycznym okresie, musi zakończyć swoją rywalizację z Mawado. Na szczycie piramidy na oczach świadków z całego kręgu, Kabal stanął do pojedynku z liderem Czerwonego Smoka. Jego nowe ogniste miecze błyszczały, a oczy wypełnione były determinacją. Mawado, choć nieufny i pełny nienawiści do Kabala, nie mógł oprzeć się szansie, by ostatecznie się z nim rozprawić. Rozpoczęła się bitwa, w której stawką było nie tylko ich życie, ale także przyszłość Czarnego i Czerwonego Smoka. Kabal jednak okazał się być przeciwnikiem zbyt silnym i zdolnym dla Mawado. Jego fuzje z ognistymi mieczami dawały mu przewagę nad przeciwnikiem. Jego ataki były precyzyjne i potężne, a zwinność i szybkość pozwalały mu unikać potężnych uderzeń Mawado. Choć walka była zażarta, wynik stawał się być już przesądzony. Nie był w stanie się równać z furią Kabala i jego ulepszonymi broniami. W końcu przekonany o swojej klęsce, a także niechętny przyznania się do porażki, Mawado postanowił popełnić harakiri. Stojąc na szczycie piramidy, Kabal wywiesił ociętą głowę Mawado jako symbol wyższości Czarnego Smoka. The heat of blaze wrapped itself around Kabal's hook swords and transformed them into fiery blades of vengeance. Crossing them above his head, Kabal challenged Mawado atop the pyramid, seeking to end their rivalry once and for all. In an epic hook sword battle, Mawado could not withstand the fury of Kabal and his enhanced weapons. Never one to admit defeat, Mawado took his own life by performing harakiri. Standing atop the pyramid, Kabal raised Mavado's severed head high so all would know of the Black Dragon Clan's superiority. Po tragicznych wydarzeniach Mortal Kombat 3 Kabal przeszedł olbrzymie zmiany. Jego skóra i płuca zostały spalone przez płomienie Kintaro, a lewe oko straciło wzrok. Choć dotknięty kalectwem, Kabal nadal odzyskuje swoją siłę i staje do walki. W Mortal Kombat 2011 Kabal odzyskuje swoje miejsce w grze jako grywalna postać. Jego kostium alternatywny przedstawia go w uniformie policyjnym, sprzed obrażeń, a także zawiera uaktualnioną wersję jego klasycznej maski z Mortal Kombat 3. W związku z tym, Kabal wykazuje niezwykłe zdolności ruchowe, dzięki którym staje się jeszcze bardziej skutecznym wojownikiem. Mortal Kombat X. Chociaż Kabal nie jest grywalną postacią w Mortal Kombat X, pojawi się w epizodycznych scenach trybu fabularnego, jako jedna z odmienionych postaci przez Quan Chi. Choć przeszłość Kabala była tragiczna, teraz jako Revenant pozostaje lojalny wobec swojego nowego pana. W tej odsłonie gry Kabal odbywa starcie ze swoją przeszłością, co jest unikatowe w sieci Mortal Kombat. Jako jedna postać związana z Czarnym Smokiem, jego dwoje odmienionych wcieleń, przeszłe i obecne, starają się ze sobą zmierzyć w pewnych etapach trybu fabularnego. W swoim endingu wieży, Kabal zostaje ukazany jako mąż Sareny. Ten wątek przedstawia inny aspekt jego postaci, ukazując go jako osobę zdolną do zbudowania uczuciowej więzi. Shit sounds cool, right? The power to control time, immortality, destiny. Well, let me tell you, this job sucks. There's no pay, no weekends, and your shift lasts forever. The only smart play is to turn back time and give it back to Kronika. Bet your ass she's grateful too. I didn't ask her for much, just a chance to take out anyone who's ever tried to burn me. Black Dragon was always more of a gig than a brotherhood anyway. Now I get to live large, enjoying the simple life of a well-to-do family man. And if Shao Kahn or Shinnok ever come knocking, my family and I'll take them down, just like I took down Shinnok's mom.